Dominik będzie... 18-latek przebywa w sali obserwacji. Zostanie zatrzymany przez policję w celu złożenia wyjaśnień zaraz po wypisaniu ze szpitala. Chłopak dalej nie ma wyrzutów sumienia. Liczy na to, że uniknie kary dzięki ojcu. Nie wie, że matka postanowiła w końcu sprzeciwić się mężowi. Nie wiadomo, czy nie zrobiłeś z tego człowieka kaleki. Musisz się przyznać. Zwariowałaś? Musisz się przyznać, to jest twoja jedyna szansa, żeby uniknąć więzienia. Ale ojciec mnie z tego wyciągnie. Ja się nie zgadzam. Aniu, proszę cię. Nie zgadzam się na to, ponieważ za długo godziłam się, jak traktujesz nasze dzieci. Kocham ciebie i dzieci. Ale przestań. Ale jeżeli kiwniesz, nie, jeżeli kiwniesz palcem w tej sprawie, odejdę. Odejdę. Nie. Tak, odejdę. Dominik musi ponieść karę za to, co zrobił. Ponieważ w przeciwnym razie, następnym razem kogoś zabijesz. No, zwariowałaś? Dominik. Tak, Dominik, Dominik, uspokój się. Ale ja będę mówić, co będę tylko chciał, Dominik. Dlatego stul pysk wredna babo. Co ty robisz? Ty podniosłeś rękę na matkę. Powaliło cię? A ty co, nagle taka super córeczka? A zawsze wszystko ją, dobrze? Zawsze jej dupę obgadywałaś. Skurzę mnie, to nasza mama! Zamknij się. Stop. Nie załatwię tego dla tato, ale... Nie. Ale tato, to było... Nie. Tato, ale to były emocje, tato. Nie załatwię tato, ale tobie musisz tego. Mi teraz pomóc, nie. Przepraszam. Tato, przepraszam cię. Tato, naprawdę przepraszam, nie chciałem. Tato!